Dzień dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry The Planet Crafter. Nie pamiętam czy na... O, ukasalone się to koło. Nie pamiętam czy to pokazałem na poprzednim odcinku czy nie. Ale tutaj postawiłem dodatkowo skrzyneczki, bo trochę miejsca było mało. Zbieram sobie surowce, żeby były. Tak. To chyba też nie pokazywałem, bo się odblokowały już nowe sezonki drzewa. To już chyba odblokowaliśmy, te drzewa już były odblokowane, te lepsze, czyli te po prostu z złotej sezonki. A jeżeli nie, to tak, to są drzewa z złotej sezonki, one nie potrzebują mieć odkrycia z badań, one od razu są do zrobienia. Natomiast i tak od nich są lepsze drzewa, jak widzicie, te. One dają 450 nośnik tlenu, czyli o 100% więcej. Odblokowało się autentycznie przy okazji stacja dronów, nie, to chyba się na odcinku już odblokowała. Ale warto. Nagrzewnica T5 się odblokowała tak z tych najnowszych rzeczy. Więc będzie trzeba ją zrobić, w sensie tutaj nastąpi mała zmiana, że tak powiem. Drony dzisiaj będziemy budować, tylko drony potrzebują ogromnych ilości energii. Ja tyle nie mam energii. Ja muszę zdobyć sposób na robienie kwarców pulsacyjnych, bo ja już kwarców też już nie mam. Na razie sobie, że tak powiem, generowanie prądu, czy ciepła sobie troszeczkę wyłączymy ze względu na po prostu właśnie ten lepszą nagrzewnicę. Mam tu sporo tych proszków wybuchowych, ale nie, dobra, najpierw to pozbieramy faktycznie wszystkie te nagrzewnice, żeby łatwiej było to później, prawda, ustawiać. O, tu mamy normalnie bezpieczniki ciepła. Teraz pewnie ciepło przyszło na to. A chyba nawet nie. A może za daleko jest. Znaczy nie widzę, że tutaj tego. Tych też jest mało na razie. A tych czemu mało? Tak mało budowałem? A, bo 8 nie miałem. Teraz 8 mam pełno. Tak samo jak każdego innego surowca w tej grze już. Drony będą potrzebne. Będziemy musieli do dronu zbudować to już normalnie. Będziemy sprzedawać sobie parenty irydowe. Trzeba jak najszybciej również iść znowu do uranu. To trochę przebudowałem chyba. Wydaje mi się, że to było trochę inaczej wyglądało, ale teraz ten teleporter wygląda w ten sposób, że tu jest ułożony. Też może to było na odcinku już. Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Tak. Potrzebujemy bardzo dużo tych. I reaktor biądra w T2. Bo jest słabo. Ale mnie to teraz zaimponowało. 3. Okej, mogę 3 reaktory zbudować nawet dodatkowe, nawet 4. Kurczę, ty bez kitu. Ej, to jest bardzo dobre. Myślałem, że będzie dużo gorzej, a się okazuje, że jest całkiem nieźle. Będę zupełnie szczerym. Butelka wody, jeszcze potrzebuję dużo jej. Pewnie i tak zabraknie, ale na razie tyle weźmiemy. Tak, no z prądem jest największy problem obecnie. Na szczęście, to w ogóle też na ten prąd powinien zrobić sobie po prostu taką... Takie tutaj jak jest, ale na razie zostawiam po prostu tego. Drzewa irytują, to przyznam, ale... A, no i właśnie już się skończyła woda, okej. Okay. Wody mamy, więc to nie problem. Przydałoby się więcej reaktorów, tych termojądrowych, ale tak jak mówię, nie mam kryształów. Zupełnie kryształów nie mam. I prędko ich mieć nie będę, muszą się one odblokować do craftingu. A wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę czasu zostało, żeby to zrobić. Żeby się udało odblokować je do craftowania. Nawet powiedziałbym, że aż chętnie sprawdzę ile. No dobra, wiecie co, zaraz nasze wszelkie problemy się skończą, jak się okazuje. Zaraz się skończą wszelkie problemy, bo odblokujemy kwarc pulsacyjny do odblokowania. Odblokujemy kwarc pulsacyjny. Koniec. Stania. Mutagen T4. To jest do zdobycia. Tutaj jest nagrzewnica i tu mamy te... A! Co miałem powiedzieć? A, autofarma. To jest też spoko, ale... Ona jest chyba droga. Na larwa pszczół potrzebujemy. Tego nie pokazywałem. Tutaj motylki. Złoty model, złotego motyla udało mi się zdobyć. Mamy tutaj generację owadów całkiem sporą.
A owadów nie mam mnożnika jeszcze. Dobra. Już. Teraz lecimy sobie z tym. Biorę tych prętów, ile tylko mam. No, powiedzmy sobie tak, relatywnie. Biorę ich sobie tyle, ile mam. Widzę, że z prętów ze super stopu mi trochę zabraknie. Aluminium pewnie też mi się już kończy. No, zgadza się. Zadziwiająco dużo tego super stopu miałem. Mhm. Bardzo dużo. No i się skończyły te. Dobra. Ile prądu mamy? 2000 energii, co oznacza, że możemy zbudować... To jest 5? Bez, no tak, około 5 możemy tego zbudować. To nie jest aż najlepszy pomysł, najlepsza inwestycja. Kiedyś ich nie było ogólnie. Z tego, co mi się wydaje. Kiedyś w tej grze nie dało się zbudować tych oto. No... Chyba na pewno się nie dało. Oj... Przecież to już dwa takie wystarczą. Mnożnik jest 1500, mnożnik 81. Co? Ogromne to jest. Potężne w sensie. Wiecie co? Nie wiem. Chyba na razie zbudujemy... A, nawet i tak 3 mogę tylko zbudować. No i super. Już mamy generację... Taką mamy generację ciepła, że... Nigdy w życiu takiej nie mieliśmy wcześniej. W ogóle dominacja totalna. Super stopu już nie mamy w ogóle. Wszystko się skończył wszędzie. Ciepło. No nie leci tak szybko, jakbym się spodziewał, ale... Na pewno szybciej leci. Możemy sobie już to wyłączyć. Nie potrzebujemy tego widzieć. No widzicie, tu... Przydałoby się nam szybko to ciśnienie podbić i tu zbudować... Wyższej klasy te... Wiecie co, wyższej klasy te... Kopaczki, żeby nam te śmieci nie zdobywało. Tytan. Tak to jest zrobione tutaj, że na tytan jest... Tam te trzy skrzynki, które działa to na innej zasadzie niż na poprzednim tym. Nie ma jednej skrzynki na jeden surowiec. Tylko to są trzy skrzynki na tytan, trzy skrzynki na żelazo, dwa na krzem, trzy na magnez. I tu mi się skończyło żelazo. Tak w skrócie mówiąc. Także no, tak to właśnie wygląda. Mogę zwierzęta zacząć hodować, tylko pytanie, czy to mi się opłaca na razie? Nie wiem. Obecnie jeszcze nie zdobyliśmy tego do życia wodnego, więc nie potrzebujemy ryb. Ale w końcu będziemy potrzebować. 4-8 grama zwierząt na sekundę. Słabo też, słabo raczej. Raczej średnio. Motylarnia funkcjonuje jako tako. Farma motyli tu jest. Ta muzyka mi się wydaje, że zaczęła grać jakoś tak za głośno. Dobra. Także no, czekamy aż odblokuje nam się, chyba zaraz się odblokuje. Tak, kraftowanie kwarcu pulsacyjnego. I chcemy zrobić sobie reaktor. Tego ogniwo termojądrowe konkretnie chcemy zrobić sobie. I poleci do statku. Tego tam, tego oryginalnego, tego pierwszego statku. Tamte też są chyba dwa miejsca na ogniwo termojądrowe w tych nowych. No, jest. Kwarc pulsacyjny. Fajnik metanu. W ogóle dokoła nam się, widzę, mutagen T3. I mam azot, z jakiegoś powodu azot się też zdobywa normalnie tutaj. Pytanie, czy to przez ewolucję? Na pewno przez ewolucję. Przez to teraz... powiedziałbym, że tak średnio, jeżeli chodzi o... A, zrobimy sobie tak. Proszę bardzo. Nie zrobię tego dużo, bo nie mam metanu. Ale widzicie, te wszystkie rzeczy, wszystkie surowce, które tu mamy, mamy ich w dużych ilościach. Poza zeolitem, którego mamy trochę, ale zeolit możemy też zacząć wydobywać. No i na razie tyle. Ale robimy sobie ogniwo termojądrowe jedno na razie. Dopóki możemy kraftować sobie te kryształy, jest dobrze. Tak, wiecie co, tak, wrócimy się jeszcze chwilę, bo będziemy musieli wydobywać sobie zeolit. To teraz sobie wezmę rzeczy do... O, tu piękne tego, standardowo nasze najbardziej podstawowe systemy wydobycia.
Tak, to były 3 osmy na pewno były dwa patyki. I co jeszcze dodatkowo było? Jeden super stopowy pręt. Aha, idealnie akurat zostało, bo nic więcej nie mamy. No, no i oczywiście odblokowujemy se pierwszy statek. Tam zgaduję, że będą. No nie wiem, czy będzie coś ciekawego. Dobra, to na motyle, no spoko. Te drony muszę zaraz odpalić szybko. Automatyczny crafter trzeba odpalić jak najszybciej. Pobudować niszczarki wszędzie, żeby po prostu automatycznie przynosiło nam iryd. Iryd z irydu robiło pręty irydowe. Pręty irydowe dawało do skrzynki, a ze skrzynki do statku. O to chodzi. Będziemy musieli to wszystko porobić. To jest bardzo dużo roboty z tym, niestety. Ale jak to zrobimy, to będziemy mieć automatyczną produkcję wszystkiego. I będzie dobrze. Tutaj jest to miejsce. Tak jest. Odblokują się te chociażby przejście tutaj. Jakby ktoś z was się interesował, to tutaj te przejścia, tam jeszcze jedno przejście główne się otworzy. Wystarczy, że damy tylko to. Tego rzeczywiście wyciągnąć nie możemy. Chyba rozumiem, że nie możemy wyciągnąć. Możemy. Otwarło się? Otwarło się, okej. Ono zniknie, rozumiem, po tym czasie. Tak jest. Znaczy nie, że zniknie, ale jest niemożliwe do wyciągnięcia. W każdym razie, mamy dostęp do nowej lokacji. I powiem wam tak, jesteśmy już tak bardzo rozwinięci ewolucyjnie, że będę zbierał te rzeczy normalnie już. Wolnus, o, mamy już kwarc pulsacyjny, jeden się zwrócił, jeszcze potrzebujemy tylko dwa, żeby wyjść na zero. Czas generowania replikatorów. Nie wiem, o jakie replikatory chodzi. Ale mamy kilka. Ujoć, ile tokenów Terra? Ło, panie. Niestety ja bez produkcji już mam teraz całkiem rozwinięty ten element. Mogę sobie safe rozłożyć? Nie. Ale. Widzowie. Kurczę, bym tu mógł postawić latarnię, jakąś lampę. Magnes Cobalt. Jest tu gdzieś Magnes Cobalt? Na pewno będzie. Pokaż. Nie, to są zbyt dobre skrzynki, nie? To są zbyt dobre. Już się zwróciło. Generalnie to jądrowe przy okazji, jakby was interesowało to. Nie ma tu magnesu kopalni. Zaraz przyjdziemy, bo wiecie, co chcę zrobić? Miniaturkę chcę zrobić. Także no, zaraz jeszcze zobaczymy. Tu jest jeszcze nowe miejsce przy okazji. I tu już więcej nic nie ma. Tak, jest. Fajnie. Mam mutageny T2, mamy mikrochip ze schematem, kolejny mikrochip ze schematem. Te mutageny, one możemy z nich zrobić w sumie drzewa, mi się wydaje. Chociaż. No możemy w sumie. Chyba, że coś lepszego, może zwierzątka da się lepsze zrobić w sumie. Motylki, w sensie, jakbym sobie tylko larwę znalazł i bym spróbował zrobić tak samo jak z drzewami, czy to coś mi to da, nie wiem. Tak jakąś wyjątkową larwę znaleźć, to też nie jest takie łatwe, wiecie. Te wyjątkowe larwy to jest bardzo mało. Widzicie, biegam sobie czasami tak po prostu, tu jest rzadki pędrak. To też niby do tych, do pszczółek. Przydałby się. Ale no na razie pszczółek nie robimy. Chociaż w sumie, żeby lepszą produkcję jedzenia mieć, też niby było dobre, by. No w tej grze jest za dużo rzeczy do roboty, wiecie. W tej grze po prostu. No jest multum rzeczy do roboty. Jest tak naprawdę, naprawdę. Multum. A, usta 2. Jednak niepotrzebnie brałem na razie te rzeczy, bo jak widzicie, zresztą sami. Wulnum. Pokam je to. Okej, okay, to jest nieco gorsze niż mutagen T2, czyli generalnie dla nas to oznacza, że. A raczej nas to nie interesuje w ogóle, ponieważ mamy lepsze rzeczy automatycznie. Rzadki pędrak, weźmie to na pszczołę, zrób. Mutagen, nawóz. Wszystko tu mamy, nie? Mutagen, nawóz. Chcemy więcej pszczół, bo potrzebujemy tamten co zrobić. Lepsze te roślinki. To odkryjemy tym razem.
Okej, okay, to już mamy maksymalne oddalenie. Satelita GPS 4. Nie mamy ryby, ale nie mamy kolektora życia wodnego jeszcze. Generatora portalu też nie mamy, ale to nie wiem, co to w ogóle jest. To jest jakieś coś zupełnie nowego. No i to potrzebujemy jeszcze trochę tego ciśnienia. Niedużo, ale trochę potrzebujemy. Magnes i co jeszcze? Albo wiem co. Flare. A, droga jest flare, to nie potrzeba. Magnes, kobalt. Magnes, kobalt. Pasuje. Dron, tak jak mówię, na razie nie buduję, ponieważ energii raczej nie mamy zbyt dużo, więc drony się na razie nam to bardzo nie przydadzą. Jak tylko zdobędę więcej tych kryształów, czyli po prostu jak się przelecę tam, zdobędę kilka tych kryształów dodatkowych, to pomyślimy o budowaniu dronów. Tak jak mówię, będzie nam produkcja już leciała ładnie, raczej. Ile mam w ogóle tokenów? Nie pokazuję, ile mam hajsu. O, szkoda. Myślałem, że będzie pokazywać. Mam nadzieję, że nie straciłem tych tokenów. Jak coś to wiecie, mam konsolę, nie? Jakby mi się te tokeny nagle zepsuły i nie przyznały, jak gdyby. Dobro, dobro, dobro. Tu wszystko wzięliśmy, nie? Nie. Okej. Okay. To jest. Teraz weźmie to, postaw tu. To jest takie słabe. Biały mi daj. Czy nie biały? Czerwony może, o. Złoty. To jest safe. Tak jest. Kurde, nic nie widać. Ja bym to postawił może tu bardziej. O. Tak prędzej. Pięknie. 17 minuta. Super. A, może to stać tutaj. Nie zależy mi na tym za bardzo. Tu już chyba nie ma niczego więcej, nie? Nie. To jest jeszcze ostatnie miejsce, takie zabudowane jak gdyby. Okej. Okay. Nie jest tutaj za ciekawego, nie ma. Ale są kolejne kwarce pulsacyjne. No spoko. No, rozwalimy te skrzynki już. Wszystkie chyba, które to były. Dodatkowy, wiecie, tytan. Spoko. Tego już nie mogę wyciągnąć niestety. No ale... Że tak powiem, tak jak mówię, nam się zwróciło. Co tu jest? A, to już były szczątki techniczne, to nie widziałem tego. Dobra, czyli ten statek mamy już w 100% ogarnięty. Nic więcej tutaj nie zostało do zdobycia. Fajnie. Butlę tą teoretycznie możemy wywalić, tylko wiadomo, nie ma sensu, no bo mam miejsce jeszcze na kolejne rzeczy. Ale już możemy, bo nie potrzebujemy butli tlenowej. Chociaż, nie, przepraszam. Przepraszam, jeszcze jest woda zawsze. Jeszcze jak jesteśmy pod wodą, to przecież butla tlenowa się przyda. Więc nie wyrzucałem butli tlenowej. Te trzy na razie wystarczy, mi się wydaje. One są i tak generują tyle prądu, że spoko jest. Okej. Okay. Skończyło się miejsce na układę scalone. Szkoda. Żelazo tutaj? Żelazo tutaj na razie. Okej. Okay. Kolejna szafka, która już została zapełniona w pełni. W pełni zapełniona. To śmieszne powiedzenie w sumie. Żarcie. Chcemy. Tylko ten plastik jeszcze nie mamy go tak dużo, a resztę już mamy pełno wszystkiego. Pyk. Pyk. Mamy wszystko do tego drilla jednego. Lecimy do 8. I liczymy, że postawienie drilla w tym miejscu spowoduje, że będziemy mogli wydobywać
Zeolit. W końcu jest to jaskinia Zeolitu. A tu jeszcze może jesteśmy za płytko. Ale tutaj już musimy wydobywać Zeolit przecież. To już przecież niemożliwe. No i tak zresztą jest. Super, mamy już generację, prawda, surowców potrzebnych do konstrukcji. Czego? Do konstrukcji kwarcu. I możemy postawić sobie drony. Aha, nie możemy, bo potrzeba ogniwa termojądrowego. Ale możemy sobie zrobić. Ile mam kwarcu pulsacyjnego? 7? 6. A jednak 7. Nie, 6, dobrze. A to pierwszy, drugi strzał był bardziej celny. Pręd super stopu, nie stać nas, biedni jesteśmy. Super stopu my nie mamy. Bo to są słabe te kopaczki, jak gdyby. Kobalt. Tu jeszcze z miejsca kobaltu. Dobra, postawmy te drony. Czy ja chcę mieć to tu? Dobre miejsce w sumie. 850 energii to zbiera. Zużycie, produkcja. Ej! Nie ma źle, myślałem, że będzie gorzej. Jest prawie. Prawie idealnie jest. Z energią. No, udało się. No i teraz trzeba normalnie takie drony. Sobie odwrotnie postawiłem. Świetnie. To jest, tak powinno stać. To jest pojemnik, to jest interfejs. A drony są tanie. Okej. I teraz się zacznie zaraz zabawa. To bardzo tanie. No. Potrzebujemy jeszcze niestety do tego, to najgorsze. To potrzebujemy do tego jeszcze autocraftera. Autocrafter jest... Gdzie on jest? Ślepy jestem. Tu jest. 155 energii potrzebuje autocrafter, okej. Okej. Niszczarki potrzeba też wybudować wszędzie. Ja mam pomysł bardzo fajny na to, jeżeli chcemy szybko zdobyć surowce na te rzeczy. Po prostu robimy tak. O. I teraz tak. Super stop. Niszczarka, cyk. I ustawiamy. Zaopatrzenie. Tak naprawdę zaopatrzenie tutaj. A nie, przepraszam, w sumie te niszczarki nie są potrzebne, okej. Faktycznie. Okej. Dobra, w sumie. To nie potrzebuję tych niszczarek w sumie, bez kitu. Wystarczy, że tu się po prostu stawia zaopatrzenie wszystko. Bo teraz tak myślę, jakbym dał sobie tam w niszczarkach zaopatrzenie, to by mi po prostu wzięło, brało rzeczy z każdego miejsca na mapie i by mi je niszczyło. A ja mogę po prostu zrobić coś takiego i... mieć spokój. Tak jest. Priorytet 0? No priorytet 0, bo to jest taki najbardziej bazowy chyba rzecz. Pytanie tylko, jak bardzo pojemne są te drony, jak one szybko pracują, bo to jest, wiecie... Mi trochę zajmuje tutaj dotarcie. Tak będąc zupełnie szczerym, nie? Więc pytanie, jak sobie te drony poradzą. Teraz trzeba będzie normalnie pobiegać po tych wszystkich skrzynkach. Jeszcze tutaj jeszcze iryd potrzebujemy ogarnąć tutaj, że to jest dostęp do irydu, wiadomo. Woda mi w ogóle pada. No trudno. Zaraz coś z tym zrobimy. Wszystko. Wszystko.
Chodzi o to, że po prostu te rzeczy nam będą za. No, ten punkt zaopatrza nasze drony w te surowce. Tak w skrócie. Ja muszę szybko teraz do domu lecieć, bo nie mam wody. Jest niefajnie. Ale raczej nam się bez problemu uda zdążyć. No pewnie. Tu już mamy piękne jezioro. A nawet. A, bo dobra. Do jeziorka. Super. No i teraz tak. Mamy już zaopatrzenie ogarnięte. Teraz trzeba ogarnąć jeszcze tutaj woda. To zaopatrzenie woda. To już nie muszę dać wszystko, tylko po prostu, że woda jest zaopatrzeniem. I tak. Żelazo jest zaopatrzeniem żelaza i wymagania żelaza. A to ci ciekawe. Teraz tego nie rozumiem. Drony poleciały. Gdzieś. Nie wiem, nie mam pojęcia, co się zaraz wydarzy, nie? Poszły drony, ale. Okej, wymagania żelazo. Zaopatrzenie. Chyba odwrotnie zrozumiałem. Czy nie odwrotnie? Czy co, ja sobie na chwilę zdam na angielski, bo wydaje mi się, że tłumaczenie może być takie dosyć średnie. Demand. Czyli popyt. No. Łatwiej. Popyt, podaż, proszę bardzo. Od razu łatwiej. Czasami po prostu po polsku niektóre rzeczy są takie średnie. Czasami wystarczy zmienić na angielski. To jest zaopatrzenie, wymagania. To jest takie średnie. Czy to wymaga żelaza? No, czy po prostu, że. No, wiecie, o co mi chodzi. Działa, powinno działać dobrze. Tak jak chcemy. I chyba tak działa. Tak jest. Działa wspaniale. Tak jak powinno działać. Czy ja naprawdę muszę to przeklikiwać wszystko? O kurde, to z tym będzie roboty, a roboty. To tutaj krzem. Na razie to tylko tę dolną półkę zrobimy, ale. Prawda. Że to będzie okropne. Nikt nie wymyślił tutaj w grze jakiegoś prostszego sposobu na ogarnięcie tych rzeczy. Bo nie podoba mi się już. Jak to jest skonstruowane. Dobra. Najważniejsze rzeczy, czyli uran. Czyli uran po prostu wymagania zarówno to, jak i po prostu uran. Wiecie, zobaczymy sobie jeszcze później, nie? Jak już to odpalimy, czy to, jak to będzie działać w ogóle. No to też nie ma, to nie mam pewności. Pierwszy raz z tych dronów korzystam. Wydaje mi się, że kiedyś, one były chyba kiedyś, ale ja ich za bardzo nie używałem, bo nie było potrzeby, bo nie było tego handlu kosmicznego. Teraz ten handel jest. O właśnie, aluminium jeszcze jest tutaj przecież miejsce. Zapomniałem, że jeszcze mamy wydobycie aluminium. Też trzeba coś z tym zrobić. Pręd super stopu, super stopem. Na razie sam dół se zamontuję tutaj. Przygotujemy sobie po prostu te najbardziej podstawowe skrzyneczki, żeby one wszystkie już dla dronów funkcjonowały. Jeżeli jest jakiś sposób na przyspieszenie tego procesu, napiszcie mi proszę w komentarzach, bo specjalne. Tylko magnes. Zawalony magnezem, czyli trzeba iść tutaj. To magnez. O, jeszcze screena zrobiłem. To jest. Dobra. Na czym to skończyłem? Tutaj. To chcemy sobie wyciągnąć.
Też. Tu lecą specjalne na razie. A tu jest zeolit. To jest. I tu mamy wymagania po prostu zeolit. Tutaj również zeolit. Zeolit. To jest. Tutaj będą w wymaganiach po prostu kwarc. Widzę, że to są na kwarce. Ich nie było nigdy. Znaczy kiedyś nie było tych kwarców. To jest coś całkowicie nowego. Tu wszelkiego rodzaju bezpieczniki. Niech zostaną dostarczone. Jeżeli wykryje dron jakiś bezpiecznik, to niech tu przyniesie. I to priorytet nie będzie miało zawsze dwójkę. Ile jest do priorytet? 5. To może 1. Skoro tamte są 0, to jedynka i tak będzie lepsza. Ile tych dronów jeszcze mogę postawić? No, wiecie co, powiem tak. Zrobimy ich bardzo dużo. Skoro one są darmowe, ten się nie wymagają energii w ogóle. To jest dla mnie też ciekawe, ale... Wiecie, nie będę się kłócił. No to spoko. Zrobimy tak jeszcze z 3. Super. Teraz, że tak powiem, zaczyna się zabawa, tak jak mówię. Drony zaczną sobie funkcjonować ładnie. Znosi nam wszystkie surowce. Możemy sobie nawet zobaczyć, jak tam stopień pracy ich obecnie wygląda. 13 leci po tego, po surowce, a 2 wraca z surowcami. Wymagane zasoby. No wszystko po prostu jest wymagane, nie? Zaopatrzenie w zapasy, zaopatrzenie. To nas zaopatrza, a tutaj wymaga. Okej. I tak jeszcze będę musiał sobie na pewno się tepać. I samemu muszę zbierać te surowce. Bo te drony, wiecie, nie są jakieś ultra wybitne, że tak powiem. Jak przejdziemy na trochę bardziej rozwinięty system, czyli... Jak będziemy mieć w skrócie więcej lepszych koparek, które nie mają tego syfu takiego, jak w postaci krzemu jakiegoś kobaltu pozostałego, to będzie... To będzie fajnie, będziemy mogli sobie dać priorytety na każdy surowiec i... I będzie bajka. Na razie na to trzeba się troszkę pobawić z tym wszystkim. Dobra, taki zapasowy generator. Woda tutaj jest wezna. W ogóle priorytet 1 niech będzie. Niech to jest ważniejsze, bo to jest blisko. A no tak, skrzynki przecież. Skrzynki to będzie już najgorsze. Czy tu mogę ustawić też? Zaopatrzenie w... We wszystko. I to priorytet 2 niech będzie. Niech tu normalnie zbiera te roślinki. O ile to tak działa, nie? Ja mam taką nadzieję, że to działa w ten sposób, jaki ja myślę, że po prostu jak tu ustawię to, to mi nie zabierze tego. Tylko on zbierze to. Fajnie byłoby się przekonać. Jak tu już przyleciał jakiś dron. Drony, ja nie wiem gdzie one są już. Mamy dokowaną już mapę z dronami? Czy jeszcze nie? To jest zwykła mapa. Czy mapa pokazuje miejsce dronów odblokowana jest, czy ona jest w jakimś innym kategorii? One chyba te mikrochipy potrzebują, tę mapę. Dobra, na razie co pozbieramy te roślinki po prostu. Aha, no tak, bo jeszcze muszę tu ustawić, że tutaj ma być ta roślina, powiedzmy ta roślina, niech będzie. Tu ma być stricte siarka. Tutaj ma być, a to już zapchane jest, tu też. No a tutaj po prostu nawozy mają być. Taki, taki, taki.
Mutagen jeden, mutagen jakiś drugi, o nie mogę tego dać, mutagen nawet. Bo on jest jakby nieodblokowany jeszcze. Próbka, bioplastik. No i tyle. I to tak samo. Nawóz, nawóz, proszek. Bioplastik, tyk. Tylko teraz wiecie co mi się, wiecie co jest, tak myślę. Czy to mi zadziała, bo jak teraz na przykład dałbym tutaj, to się anuluje automatycznie. A ja bym chciał, żeby to było wymagane tutaj, żeby coś po prostu było tu chowane przez drony, ale żeby na przykład moje craftingi automatyczne, żeby one wykrywały te rzeczy. Nie wiem jak to będzie działać, jak w ten sposób to będzie działać. No. Się kiedyś przekonamy. Dobra, mogę sobie zrobić więcej tych? Mogę. Bo jeszcze jedno mogę zrobić, no. Ale ja bym chciał sobie udać się do tego statku, tego dużego statku, co kiedyś byliśmy ostatnio. A tam, jak wiemy, potrzeba dwa takie. Aha, i pomnik z metanem, to jest ten problem. Oj, sam Azat się respi. Nie fajnie. Mogę rozwiać Azot? Nie mogę. Dobra, też damy sobie wymagania. Azot, metan. I też dwójkę. Okej, lecą te drony gdzieś, różne miejsca, różne strony świata se lecą. I tutaj zaopatrzenie, metan, azot. Priorytet 4. Masz to zbierać jak najszybciej. No dronów nie mamy jeszcze dużo, mamy tylko 15. Jak będziemy mieć tak ze 100 dronów, to mi się wydaje, że będzie fajnie. Dobra, ile mam energii teraz pozostałej? Co zebrałem? Antenę 470. Stać mi na to. Rakieta do handlu kosmicznego. No to spoko. Pytanie, czy już mogę coś wziąć, bo ja bym chciał chyba se... No skrzynki może nie, bo one są... Skrzynki nam nie pomogą w ewolucji, nie? Ale przydałoby się zabrać coś takiego, co by było naprawdę takie... game changerowe. Ta, zaopatrzenie. A, wszystko. Aluminium, tak. Też zaopatrzenie we wszystko. A, mogę już zebrać w sumie to też. Też fakty. No kurczę, te drony teraz tak troszeczkę... co one psują? Może nie, że psują, ale... Co one powodują? O właśnie, zobaczmy sobie jak ten dron, ile ten dron weźmie powiedzmy ze sobą. Tu mamy tyle, pięć rzeczy mamy. Aha. On leci chyba do obsydianu. Nie, do uranu może on lecieć w sumie. O, może, może. 250, to teraz odblokują się te portale takie dziwne. To nie wiem, co jeszcze one robią takiego. Czy zbiera to iryt? No uranu widzę, że za bardzo to nie zbiera. Tak słabo raczej to mu idzie. Ja mówię, może mamy po prostu mało dronów jeszcze, nie? Ale no... Średnio, ile te drony mają pojemności w ogóle? Nie wiadomo w sumie. No tak naprawdę, nie wiadomo ile te drony mają pojemności. Bez kitu. Zapatrywanie w zapasy. Czy jakieś drony tutaj coś zbierają? Aha. Jeden dron zbiera jeden surowiec. Spojrzałem, to jest taki syf, nie? Te drony. Że szkoda gadać.
O, odblokowało się w końcu coś poważne. O, jedwab potrzebny jest. Pszczółkę mamy jedną. Pokamię rzadkiego tego. Jakiegoś pędraka znowu. Tych zwierząt tu w ogóle nie ma. Nic tu nie łazi praktycznie po tym. Po tej ziemi. Może to w trawie typowo jakoś, nie wiem. No to nic, patrzcie, nie ma. Chodzisz sobie, człowiek szuka jakichś tych rzadkich stworzeń, a tutaj nic nie zdobędzie. Ja wiem, co mogę zrobić. Mogę jeden ulu rozwalić. Do produkcji ula potrzeba jest larwa, nie? Tak jest. Jeden ul sam możemy rozłożyć. O! A to działa ładnie. Dobra, mamy 3T. Wiecie, po co mi te dwa ogniwa? Potrzebujemy je, żeby zrobić sobie tamte, otworzyć tamte drzwi. Tam potrzeba dwóch ogniw, dokładnie. Autofarma. Okej. Jaką roślinkę będziemy chcieć sadzić na autofarmie? Czy jest coś, czego mamy nie za dużo? Chyba każdej rośliny mamy dużo, nie? Każdej, ale możemy zrobić jedną rzecz. Mianowicie. Możemy to sobie zrobić. Możemy bioplastiku zrobić, to nam się miejsce zwolni. Nawozu możemy porobić. Oj, nagle miejsce jest. Nie ma źle. Czekaj, porozdziała trochę te wszystkie szafeczki na typowo jakieś tam roślinki, na typowo nawozy, ale to jeszcze później mi się teraz nie chce tego robić. Generator do portalu, spoko. Ale my sobie idziemy, tak jak mówiłem. Chyba, że jeszcze coś fajnego można zrobić tutaj. Chyba niekoniecznie. O, to będzie fajne. Bo tu można wybrać, jaki gaz chcemy ekstraktować. Dopiero mutagen się blokowuje. Czy to są... Co to są za rośliny, za meteoryty? Są tam jakieś fajne, czy są najzwyklejsze na świecie? Oj, to są meteoryty, które nic nie dają. A nie. To są te super stopem ogólnie. No spoko. Chyba tego za bardzo nie potrzebuję. Ale bieda, super stopiem. Ze super stopem w sensie jest. Taka bieda. No to za dużo syfu się respi po prostu, no. No patrz, tym portalem to ja robię tak, cyk, cyk, już jestem tego, mam wszystkie surowce, a tak to muszę czekać, aż te drony zrobią, nie? Bez sensu, kompletnie bez sensu to. O. Kobalt? Gdzie jest kobalt? O. Nie stać mi było na kobalt, okej. Tu miałyby szafki kobaltowe. Dobra. Lecimy do obsydianowego tego terenu. Gdzie to jest? To było tu. Chyba tak, chyba tutaj to było. Otworzymy sobie gigantyczne te... jak to się nazywa?
Bo nie tu? Na PC zobaczę. Może to oddal. O, będzie lepiej. Jeszcze raz, bo na środek centralnie pokazuje. Jestem tutaj. Czyli muszę lecieć tamtą stronę chyba. O, skrzynka. Mikrochip ze schematem. Kurczę, już się opłacało. Tę skrzynkę chyba zostawiłem na później sobie i się może opłaciło. Dobra, gdzie jest ten statek? Czy ja w tą stronę idę? Nie, no dobrą idę. Tu jest statek. Proszę bardzo. Z tego co kojarzę, tam potrzeba dwóch tych reaktorów. W sensie dwóch tych ogniw termojądrowych. Więc zaraz sobie je zamontujemy. Sprawdzimy sobie jeszcze ten mikrochip ze schematem. Co w nim się takiego ukrywa. Co nam on da. Czy ciekawego, czy nieciekawego. Dobra. Gdzie jest? Gdzie jest to? Tu jest. A jest! Dwa potrzebują. Okej, czy jak wezmę jeden z nich... Patrz, nic się nie świeci. Teraz się świeci. O, on zapoczęła, że nam się pięknie obkręci. Teraz one są zblokowane. A nam otwarły się nowe przejścia. To na pewno jest nowym przejściem. O, ekstraktor gazu się blokuje. Uuu, kolejny save. Kolejny. O, bezpiecznik mnożnika energii. Ale to jest mocne. A reszta to syf. Ale mamy hajsu dużo. Stać nas na sporo rzeczy, tak zgaduję. Tu byłem wszędzie, nie? Czyli tutaj tylko nie mogłem wejść. Mam nadzieję, że to nie jest tylko jedna rzecz, do której mamy teraz dodatkowo dostęp. Ja chciałem, żeby zwróciły się moje power cele. Będę nazywał power cell po prostu. No, nie podoba mi się na razie, jak to wygląda, ale na dole może będzie przejście. Jakieś ważniejsze. A bo ja wiem, czy to było przejście? Na pewno było. Ale tu nie było przejścia. Wcześniej. Czy to jeszcze coś się otwarło? To już chyba nie. Tu byliśmy. Tutaj byliśmy. O, tutaj widzę, nie otwierałem tej skrzynki. Mamy kolejne żetony. Ale tutaj najważniejsze, że to przejście jest jakimś kolejnym. Mhm. Poza skrzynką tutaj, co leży, nie ma nic ciekawego. A, jeszcze to jest szafka, okej. Okay. Więcej żetonów. No nie powiem, jestem rozczarowany tym miejscem. Dosłownie, jestem strasznie rozczarowany tym miejscem. Spodziewałem się tutaj naprawdę... A, tu jeszcze skrzynia jest. Mutagen T3. Spodziewałem się wielu fajnych rzeczy. Niczego się spodziewałem, nie dostałem. Chciałem odzyskać sobie moje kryształy. To się nie stało. To się nie wydarzyło. Chciałem zdobyć jakieś takie magiczne surowce. Nic takiego nie dostałem. Może też jakieś przejście, które przeoczyłem. Naprawdę to wierzę. Że jeszcze tu jest jakieś takie tajne drzwi są. Do których nie wszedłem. A które otwierają nam nowe możliwości. I raczej... Raczej nie ma takich drzwi żadnych. Tak, bo byśmy już to założyli raczej. No to słabo trochę. Chociaż pieniędzy teraz zdobyliśmy, nie? Co? Wiecie. Nieźle jest. Chociaż mogło być lepiej.
A dobra, to co? To idziemy, wracamy z domu. Dwa banki dzisiaj ogarnęliśmy. Safe w sumie taki. To bardziej safe. No cóż, teraz będę musiał naprawdę tą rakietę wybudować, zobaczyć, ile mam hajsu, żeby może coś zamówić. W sumie, no. Może coś zakupimy jeszcze. Skrzynka. Mamy samo miejsce na razie. Dobra, wiecie co, tak. Przy okazji, skoro tu już jesteśmy, to ja bym zrobił tak. To rozkładamy na razie. Montujemy go tu. On generuje 1500 energii. Jak postawimy sobie to, optymizer dwójkę. Czy nawet w sumie może nie dwójkę, ale wystarczyłby zwykły w sumie. Tak, to mogę, to nawet zwykły może powstać. Czy to sobie muszę zrobić? Tak. No bo to energii więcej bierze po prostu. Albo nie, przepraszam. Przecież to działa na więcej maszyn, okej. Okay. Ten przecież po prostu zawsze lepszy, okej. Okay. Spoko. 1500? No. Czyli weźmy sobie tak dla porównania. 300 energii wolnej. 2300 energii wolnej. Fajnie. Mamy to. Widzę, że tutaj już więcej rzeczy nie mogę schować. Mamy te chipy jeszcze mini. To fajne akurat. Kolejna skrzynka, widzę, potrzebna jest. Tu widzę, że te najbardziej problemy są z przechowywaniem tych wszystkich rzeczy do... no wiecie do czego. Do jakichś zwierząt, roślin. Latarka T3. Okej. Okay. Za ile? Co? Słoneczny kwarc? Nie mam czegoś takiego. Nie mam czegoś takiego jak słoneczny kwarc. Bez kitu, nie mam czegoś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest nawet. Rakieta... O, pozwalające lokalizować drony. To jest to, co bym chciał w sumie. Zbiera, o, widzicie. Działa. Zbiera normalnie te. Daliśmy wyższą tego, jak to się mówi. Czy te drony dużo lepiej sobie radzą z rzeczami blisko nas? No bo w sumie one lecą jakiś czas, w sensie no, długo zajmuje przylecenie tutaj. Więc się nie dziwię, że trochę im zajmuje. No szkoda, że one tylko po jednym surowcu biorą. To jest słabe. Lokalizowanie dronów jest taka. Ułożyła przesuwanie mapy. Tu? Jak przesuwanie mapy? Ja też mogę przesuwać mapę. Ktoś jakoś inaczej przesuwa mapę? Niż ja? Niż tak jak ja to robiłem? No zobaczmy sobie. To mnie też ciekawi. Jak to działa? Produkcji. Czy to wpływa na te rzeczy? 53 sekundy. Uuu, to działa, to wpływa na te rzeczy, okej. Dobra. Się zastanawiam właśnie, co to jest. A już wiemy. Okej, to będzie też na to pewnie, tak jest. To jest jednak fajne. A zostawiałem to, bo myślałem, że to jest takie słabe raczej, a to się okazuje, że to jest jedna z najlepszych rzeczy. Bo przyspiesza wszystko praktycznie. Chipy mamy. Patyczki. Patyków trochę widzę też mamy. Nie za dużo. Ale może wystarczy. I mapa. Jedna. To mnie ciekawe, czy też jakiś poziom rozbiórki, tylko nie wiem, po co miałby być. Okej. Okay. Możemy sobie ulepszyć tego.
lokalizować najpierw drony. Niech se leci rakieta. Nawet nie będę jej bukował, niech se po prostu poleci do góry. Super. I teraz rakieta ta. Niech leci. Wcześniej mogłem przesuwać mapę, więc pytanie, na jakiej zasadzie to pozwala przesuwać mapę? No, to się zaraz przekonamy. No, pokazuję drony. Okej, okay, one wszystkie teraz poleciały gdzie? Nie mogę przesuwać mapy. Przyciskami. Mogę tylko tak, a tak to wcześniej też mogłem. Przesuwać mapę. No, widzimy większe rzeczy surowców już. Widać, że te drony lecą po teraz do obsydianu. Tu jakieś po super stop lecą. Po uran. Ja bym te super stopu z zeolitu i z uranu bym dał na lepszy ten. Lepszą kategorię bym im przyznał może, ale dobra. Czy jest jeszcze coś... Aha, to sobie może skasujemy. Czy jest jeszcze coś, co bym chciał zrobić dzisiaj, czy... Czy już nie na razie? Ekstraktor gazu T2 może byłby dobry, ale to tam... A! Na sam koniec... Rakietę byśmy chcieli. Do handlu kosmicznego. Ile to ma priorytet? Jedynkę daj. To jest jedno z najważniejszych surowców, bo nie mamy go już teraz w ogóle, widzę. Rakieta handlu. A jeden pręd zrobi, okej. Okay. Wiecie co zrobimy? Postawimy sobie to na szybko. Zaraz sobie rozbiorę, o. Gain a total of Terra tokens, okej. Okay. Widzę, że poleciały już wszystkie te achievementy, jakie się dało. Fajnie. 7300 dronów, znaczy tych tokenów. Te są fajne. A ten dron, te dwa? Rozumiem, że on potrafi wziąć więcej surowców, tak? No zakładałbym, że to tak potrafi tak robić. Tu mamy znowu te mnożniki. Szafka T2 kosztuje 5000. Wymagania, pręd irydowy. Kwarc pulsacyjny 25. Okej. Okay. Pręd z osmy jest taki tań? Ciekawe, że pręd uranowy jest najdroższy. Ogniwo termojądrowe 80. Czyli 10, czyli 100 ogniw termojądrowych, to mamy już taki prawdziwy zakup, można powiedzieć. 100 ogniw termojądrowych. A 100 ogniw termojądrowych wymaga 200 kryształów, nie? Czyż nie? 200, 300 kryształów wymaga. Czyli 300 kryształów to jest 8000, plus jeszcze surowce. A same kryształy? Tak bym 300 kryształów zamontował. Czekaj, 275. To się lepiej kryształy opłaca. Za 3... jedno ogniwo to 3 kryształy plus dodatki. A 3 kryształy same z siebie to 75 żetonów. To jeszcze ciekawego spostrzeżenia. Osmy 2, obsydian 1. Okej. Okay. Sobie już kalkulujemy, jak tutaj się... Jak to wygląda przelicznie w ogóle. 8-2. 2-8 to jest nic. 9-8 to jest 6 żetonów. To powiedzmy, że... 9... Czekajcie, jak to byłoby? 6 żetonów to jest 9. Czyli 6 dziewiątych to mamy taką... Powiedzmy 2 trzecie.
Czyli 2 osmy to mamy 4 trzecie, to mamy powiedzmy jeden żeton. Czyli że powiedzmy, dobra, już mamy żeton. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, może się to opłaca, ale tylko powiedzmy tak z 2 żetony więcej realnie się zdobywa, a za same kwarce pulsacyjne i tak jest dobrze. Mhm. To są najtańsze rzeczy, bo to możemy sobie kupować różnego rodzaju te. Tu jest 600 nóżników tlenu, nie? To jest 500, to jest 1400. A, mam lepszą poczwarkę motyla. To by było ciekawe do kupienia. Szafka T2. Ale to jest mało, to nie pomoże nam w niczym. Po prostu będzie łatwiej się, że tak powiem, no, rzeczy ogarniać. Bezpiecznik mnożenia ciśnienia. To są te wszystkie bezpieczniki zwykłe. Kuchenka mnie ciekawiłaby. Mam mało tych żetonów na razie. Bardzo mało mamy. No 7300, no to nie jest aż tak mało, ale... Nie ma nic, nie ma zbyt dobrze. To zapchane ten, nie? Pewnie, że zapchane. Nie. Tutaj nie dawałem żetonów. Czy tych mam tutaj? Tu naboje mają wchodzić, okej. Okay. Te trzeba stąd pozbierać. Tutaj naboje mają iść. Dobra, to wiecie co zrobię z takim jeszcze na chwilę. Szybkie czyszczenie. Tu będą wszystkie te takie, wiecie, rzeczy związane z nawozami. Tu glon już mamy. Trzeba też to teraz zrobić tak, że... Potrzebujemy, na chwilę potrzebujemy jedną szafkę na... przebudowę. Czyli to są naboje. Naboje. Tak to nazywam. Bo to są pojemnik z azotem, pojemnik z metanem, ale to wygląda jak nabój taki po prostu. Nawóz idzie tutaj. To stąd zbieramy. To idzie do naboi. I tak. Tu mogą być wszelkiego rodzaju mutageny. Mhm. Tu mogą być wszelkiego rodzaju mutageny, te takie rzeczy po prostu na tych tackach laboratoryjnych. Jak najbardziej. Podoba mi się to. Tu jest siarka. Tutaj rośliny są ogólnie. Czyli glony, mutageny. I teraz tak, roślinki mogą se być. Te sadzonki Irmy. One wszystkie powinny być tak, jak tutaj są normalnie, czyli one powinny być wszystkie tutaj. Po prostu, tylko tu miejsca nie ma. Ale no... Tu one powinny być. Więc zarzucamy więcej miejsca po prostu i będą tutaj. Tak o, normalnie. Siarki stąd weźmiemy. Spoko. Siarka wraca tutaj. Tutaj są roślinki. No i woda też tu może być. A to jest jakaś taka... To są takie pochodne roślin w sumie. A tu jest, widzę, woda. Okej. Okay. To tu wody nie będzie. Będą te. No i mi się podoba. Moim zdaniem jest... Jest git. Czyli to ma być wymagania woda. Tu ma być wymagania, nie to wszystko, tu ma być wymagania po prostu jeden nabój, drugi nabój, tak jest. Tutaj też nie wszystko, tylko tu ma być po prostu nawóz taki, nawóz taki, nawóz taki. Tu to glony, to wiadomo, że będą, że mają być glony. Tutaj przede wszystkim właśnie tacki. Mutageny różnego rodzaju. Jeszcze nie odblokował mutagen T2, widzę. Bioplastik na razie też tu może być. Okej. Okay. Siarka tu już jest. I tutaj już dawno rośliny są ustawione tak, jak powinny być. Także jest dobrze. Zielone sobie tu jakoś radzą. Rakieta do rozsiewania wadów. Jaka jest produkcja odwadów? Ha. Dalej nie zbudowałem panelu biomasy. No ja nie mogę. Dalej tego nie zrobiłem.
Też tu nie mogę go postawić. Tu by był idealny przecież. No. Bez kitu, tak by byłoby idealnie z tym panelem. Chciałem go postawić niby teraz. Temu go nie stawiałem, bo mi się nie chciało w końcu. Mogę go na lampie obszarowej postawić? Wiecie, chciałem go postawić po prostu na czymkolwiek i później można tą rzecz usunąć. Ściałka działkowa, działowa możemy, wewnętrzna ściana możemy postawić. Czy nie mogę postawić tak po prostu wewnętrznej ściany? Aha, ja można postawić tylko tutaj. Możemy zrobić sobie tak. Tak. I tak. Świetnie. Wygląda okropnie. Ale jest dobrze. Mamy prawie 2 kilo tego. Ale to godzinny materiał będzie, ale długi. Dobra. Prawie 2 kilo mamy produkcji. To jeszcze jedną rzecz zrobimy. Nie wystrzelimy tego. Nie mam pszczół. Dobra. Jeśli odcinek wam się podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnych odcinkach, no i cześć!